pozdrowić jak zwykle bez liku. Mąż i dzieci śpią jeszcze, więc chodź tu mój notysiku. Jeden zrobi zakupy. Masło, chleb, jaja, wędlina. Druga prawie, trzeba wstawić mąż czysty, koszyk już nie ma. Trzy, wyczyć podłogę wreszcie do czysta, bo dla moich dzieci rzecz to nieoczywista. 4, 5, 6, 7, 8, zadzwonić do cioci, odwiedzić Zosię. No właśnie, jeszcze te imieniny, tort muszę przygotować. Nie mogę dać się zaskoczyć, kiedy dzieci zechcą świętować. A więc w imię Boże zaczynamy. Do ręki pofel, klucz szybki, koszyk, bo za godzinę najpóźniej śniadanie, cała rodzina w szereg stanie. A jeszcze nie mamy...
Ojej, tu ja te dzieci mam, że już nie zapomniałam, że jeszcze jedno mi się zgubiło, ale myślę, za chwilę przyjdzie. Raz, dwa, trzy, cztery. No nie, faktycznie jeszcze jednego nie mam. Och, jak się stawi w tym kolejce, to potem kupi się, to ma zapłacić to. O, kto krzywił oczkiem na pyszny serek żółty? Tak, to. No, proszę bardzo, mężu, mów. No, siadaj. Wszyscy? No, pozornimy się. Ostatnio dzieci tutaj. Ja się tego, Panie, pobłogosław ten posiłek, pobłogosław tych, co go przygotowali przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Mamo, ja nie chcę takiego mleka. Miało być 100%. Mamo, zgubiłam guzik i co ja teraz zrobię? Dziecko. To co jeszcze dzieci? Mamo, ja nie skończyłam zadania. Ja co ja co teraz zrobię? Mamo, a on mnie szczypie. Dzieci. Mamo, boli mnie brzuch. Mogę dziś nie iść do szkoły. A sobie ci pójdziesz? Guzik cię boli, nie brzuch. Cicho, dzieci, głowa mnie boli. Masz jakiś problem, synku? Nie. Takie trochę głowa boli. Wrzeszczeli cały wieczór, siedzieli na komputerze. Gdzieś. Mówiła tak. A ja jej goniłam. Dalej się jeszcze. Nie dałem się. Nie, czy zabrałem już wszystko. O, ale słoneczne pupy. Proszę, kochanie, proszę, proszę. O, dziękuję, dziękuję. Tak, tak. O, czy wszystko, nie wiem, czy wszystko. Zapominam. No, rachunek za prąd. Proszę zapłać się dzisiaj. Znalazłem się, ja od kilku dni prosiłam o ten kwiteczek. Nie trzymiesz do swoich rączkach, kochanie. Zostanę zabawę za chwilę przy to wszystkich. Mamo, nie denerwuj się. Dziś twoje święto. O, pamiętaliście? Moje dzieci, dziękuję, dziękuję. O, jakie piękne nauki. Dziękuję. Wszyscy pamiętałeś. Moje dzieci, moje dla ciebie. O, no, ja też mam coś dla ciebie. A co mi kupiłaś? Kończyk jakiś liczny? Mówi się taki człowiek. Dziękuję ci bardzo. Cudowne. Ach, cudowne. To już wszystko? Nie. Pojedzone? Pojedzone? To jakaś taka wieczka, zaraz mam. Myślę, że to są. Aha, kluczyki, zapomniałem kluczyki. A kluczyki, proszę bardzo, tu masz kluczyki od samochodu. Proszę bardzo, kochanie, proszę. O, dziękuję. Co ja bym bez ciebie zrobił, kochanie? No właśnie, mamo, i my też. Co byśmy bez ciebie zrobili? Macie już wszystko? No to. Kanapę wam się da powoli pokochać. Przepraszam za spóźnienie, bo mama mi nie chciała zapalić auta. O nie, kochana.
Co ja mówiłam? Jeżeli nie macie jakiegoś logicznego wytłumaczenia, to proszę o nielogiczne. No słucham. Walczyłam ze złotym smokiem, który łapie zielonym smokiem. Wow, no proszę, brawo, pięknie. No tak, Marka. Co to za spóźnienie? Co się stało? Przepani nie śpiewa, ale miałam ważne powody. Tak? Tak, wymyślałam powody, dla których Jerzy nie lubią wody. No cudownie, kochani. Jestem ciekawa, czy mnie jeszcze zaskoczycie. O, proszę, następna. Księżniczka, no słucham. Dzień dobry, sorry, ale siostra słucha mi buty. No, a coś bardziej irracjonalnego? Byłam w baru księżniczek i zgubiłam złote trzewirze. No widać, kochana, siara. Nie. No, proszę. Słucham, Wojtek, co to tam? Dzień dobry i przepraszam za spóźnienie. No. Wie pani, jaki nas polski korek? Tak, akurat wiecie niż na Marszałkowskiej? Raczej tak. No, pięknie. Bujałem w obłokach, ale przybiegłem w podskokach. No widzę, jestem cudownie, kochani. Słuchajcie, no naprawdę wasze usprawiedliwienia dobiją tutaj rekord popularności. Ale słuchajcie, musicie pamiętać, że nie możemy się spóźniać. Bo co by było, gdybym zaczęła lekcję, miała jakiś ważny temat, a dzisiaj naprawdę mam ważny temat. Tematem dzisiejszej lekcji będzie mama. Zapiszemy sobie. Kto mi podyktuje? Jak się pisze wyraz mam? Proszę, no to słucham, mówcie, no. Wycha. Cudownie. Kochani, wczoraj mieliśmy takie zadanie, nie? Prosiłam was, abyście przygotowali może jakiś ładny wiersz. Czy ktoś chciałby jako nałodnika, jako pierwszy przeczytać wierszy? No słucham, Aleś. Ja mam wiersz dla mamy i taty. Może być? Słucham. Ten wiersz jest bardzo krótki. My jesteśmy małe ludki. Dla was go tu wygłaszamy i dla taty oraz mamy. Dzieci, o czym dobrze wiecie, są cierpliwe na tym świecie. Lecz się na nas nie gniewajcie i nas teraz posłuchajcie. Za głupotki przepraszamy, uśmiechamy się do mamy. Do tatusiów pomachamy i buźki posyłamy. Ślicznie. Ja znalazłam piękny wiersz, ale długi. To wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pod tytułem Spotkanie z matką. Słucham, nie przeczytam chociaż kawałek. Ona mi pierwsza pokazała księżyc i pierwszy śnieg na świerkach i pierwszy deszcz. Byłem wtedy mały jak muszelka, a czarna suknia matki szumiała jak morze czarne. Noc dopala się nad nam lampy. Lamentuję nad duchem komar. Może to ty, matko, na niebie jesteś tymi gwiazdami kilkoma? Albo na jeziorze żarnym białym, albo falą w rzeki pochyłem. Może twoje dłonie posypały mój mały skryp gwiaździstym pyłem. A może się z południową godziną mazur w czuchłych sierpnia pokojach. Wczoraj szpilkę znalazłeś w trzcinach od włosów. Czy to nie twoja? Piękny. Czy ktoś jeszcze się przygotował i chciałby nam przeczytać wierszy? Słucham. Dziękuję za to wszystko, czym dobroć jest na ziemi, że jesteś najważniejsza, że tego nikt nie zmieni, że jeden dzień najpiękniej w mym sercu jaśnieć musi. Dla jednych to dzień matki, a dla mnie dzień mamusi. Ślicznie. Proszę, to może po kolei będziecie czytać, dobrze? Chcę wam powiedzieć, bo o tym nie wiecie, że moja mamusia najpiękniejsza w świecie. Jest taka miła, kochana ogromnie i wciąż śmieje się do mnie. Chociaż w dzień wciąż pracuje, to wieczorem ucałuje. Rankiem wiąże mi wstążeczki, nocą bierze sukieneczki. Bo mamusia ukochana wciąż się trudzi tak od rana. I to wszystko dla swych dzieci, niech jej za to słonko świeci. Po to jest mama, po to jest mama, żeby mnie zabrała na kolana. Pogładziła po głowie, podarowała opowieść, by zawsze przy mnie była, pomogła, pocieszyła, a ja rosnę przy mamie wczoraj, dzisiaj i jutro, a w jej życiu nie było smutno i pusto. Dziękuję ci, mamusiu, że mi zdy odcierasz. Nieraz bez powodu płaczę, a ty się nie gniewasz. Żyj nam, mamo, wiele lat, bo bez ciebie smutny świat.
Bądź szczęśliwa i radosna, niech w tym sercu zawsze wiosna. Będę zawsze bardzo grzeczna i to prawda jest bezsprzeczna. Ja ci, mamo, dziś podzięczę fatmę, ty udy daje się dzień. Przepnę fatmę, co te same bryki i głopo. Mamo, podaj rękę, niech ją ucałuję. Dziś twoje imieniny, więc serdecznie wiąszuję. Przyjmij, mamo, zdrowa i wesoła. Niech żadna troska nie zasmuci jej czoła. Niech ci wszystko w ogóle dośnie się wyleczy. Kocham cię, kocham wszystko na świecie. Powiedz nam, mamo, powiedz, dlaczego tak się trudzisz. Spadzi cię, gdy my już śpimy. Wczesny ranek cię budzi. A może lepiej cię nie pytać, ale będzie mądrzej i prościej bez słów się uczyć od ciebie prostej i zwyczajnej miłości. Życzenia dla mamy. O najdroższa moja mamo, jakie złożyć ci życzenia? Niechaj zawsze szczęście samo, życie twoje opromienia. Niech nigdy nie zasmuci żadna troska twego czoła. W gronie dzieci jak najdłużej, żyj szczęśliwa i wesoła. Mam także wiersz, który sama napisała pod tytułem Wiersz dla mamy i taty. Posłucham. Mama jak motyl słoneczny, barwami codziennie śni, że jej serce miłością do nas przybywa. I tata jest kochany, on jak Biedronka lata tam i z powrotem. I bukiet jej przynosi i są razem szczęśliwi w miłości. Od pierwszej chwili mnie pokochałaś, swoje serce mi ofiarowałaś. W najmniejszej nawet potrzebie mogę zawsze liczyć na ciebie. Wspierasz mnie i chronisz, przed Bogiem obronisz. Znajomi, obecnie przy mnie, mamo, jesteś. Czy kiedyś ci się odwdzięczę za twoje dobre serce, za tyle pięknych chwil i twoich gorzkich łez. Cudowny uśmiech twój i smutne oczy twe. Za życie, które poświęcasz, na szczęście ocenisz. Zabytki drudzi uchowany, należą ci się podziękowania. Pięknie. Dla mamy życzymy ci serdecznie, by żyła nam 100 lat, by słońce ci świeciło, byś kwitła jak kwiat. Jak najdłużej bądź nam wzorem, przewodniczką drodze świata, byśmy mogli iść tym torem od dzieciństwa w późne lata. Dziękujemy ci, mamusiu, za twe serce złote. My urwiszym cię kochamy, nie zapomnij o tym. Mamo, dam ci dziś piękny kwiatek i wstążkę na dodatek. Dam ci na górce mały domek, ogródek malowany, ławkę pod wielkim kasztanem. Dam ci słońce nad domem, słońce złotą koronę. I dam ci księżyc, wiesz, jeszcze co tylko chcesz, bo jestem bardzo bogata, bo dostałam kredki od taty. Kochana mamo, myśląc, że przyszłość wybiega i zaczynam marzyć, że nastąpi cię bardzo, jak tylko dorosnę. Lecz dzisiaj za twoje troski do tego poświęcenia, za twą miłość matczyną nigdy nie zachwianą, mogę tylko twą szyję otoczyć ramieniem i szepnąć do ucha. Dziękuję ci, mamo. Za to, mamo, że w nocy czujnie strzeżesz kolorowych i spokojnych myślów. Za to, mamo, że zawsze mogę ci wierzyć, że rozumiesz mnie nawet bez słów. Cóż ci dzisiaj mogę za to dać, najdroższa mamo? Po jednym kwiatku za każdą nieprzespaną noc, po jednym kwiatku za każde zmartwienie, po jednym kwiatku za płynące swych rąk ukojenie, za każdą twoją zmarszczką jeden kwiat i jeden za każdy silny głos. Pod nogi trzeba by ci rzucić cały świat, wszystkie kwiaty na ogromny stos. Moja kochana mamusiu, to dla ciebie ten wierszyk, dla ciebie słońce i chmury, dla ciebie tęcza i wierszyk. Wiosną i latem, kwiaty, jesienią, liście, jesienne, bądź szczęśliwa mamusiu, dziś, jutro, codziennie. Kto mnie może kochać więcej? Zmarzne drzeje moje ręce. Zszywasz spodnie, widzisz rano, więc marujesz mi na chleb. Ty mnie kochasz, a ja mamo, bardzo, bardzo ciebie. Bardzo, bardzo kocham cię. Czy ktoś coś jeszcze przygotował? A znam piosenkę o mamie. Jej tytuł Dobra Matko. Mogę ją zaśpiewać? Tak, prosimy. To bardzo piękna pieśń. To pieśń o naszej mamie, o mamie Chrystusa, która nas zna, rozumie, kocha każdego z nas.
słuchajmy. Ślicznie. Pięknie. Super. Czyli
Czyli widzicie, mamy tutaj już podpowiedzi. No, tam? Zrobić obiad. No proszę, jeśli ktoś potrafi. Świetny. I każdy z Was się zastanowi, w jaki sposób może pokazać swojej mamusi, że ją kocha. A drugie zadanie, to chciałabym, żebyście się pomodlili za Wasze mamusie, do Waszej mamusi w niebie, na różańcu, na tym najpiękniejszym wieńcu z róż. Pomodlili się do Waszej mamusi, która jest w niebie, która Was zna, kocha i pomaga Wam, kiedy staracie się być lepszymi, która zna Wasze serduszka, wie, co tam się w nich kryje. Zgoda? Zadanie wykonacie? Tak! I za Panią też się pomodlimy! No cudownie, kochani. Bardzo Wam dziękuję. Czyli co? Pamiętamy, że w razie czego mamy mamę w niebie, tak? Która nas zna, rozumie i jak nam coś nie wychodzi, to nam pomoże, tak? Amen? Amen!
muszę dzisiaj Malarii podziękować, tak? Ją prosiłam i wszystko się spełniło. No ale mam nadzieję, że to nie tak, że to będzie tak zawsze, nie tylko dzisiaj. Wiecie, że mamy potrzeba kochać nie tylko od święta. I nie tylko od święta. Trzeba się modlić do naszej Marii w niebie. A, do naszej Mamy w niebie, która wstawia się za nami dookoła i przez cały czas wyprasza do nas łaski. Ja to wiem najlepiej, bo przez całe życie czułem ją biegę. Dziadku, opowiedz nam, co czułeś, jak to się stało? Czy to może nie dzisiaj, na pewno jesteś już zmęczeni, gdzie ty coś zjeść? Nie jesteśmy! Opowiedz! A wy też chcecie posłuchać, czy może chcecie żyć w domu? Potem przechodziliśmy przez jezdnię i wchodziliśmy na plac kościelny. Tam musieliśmy się zatrzymać. Mama sprawdzała, czy mamy czyste ręce i później poprawiała nam ubranka i dopiero wtedy mogliśmy wejść do kościoła. Po wejściu do kościoła mama klękała i krótko się modliła. Nawet w tym czasie rozglądaliśmy się na wszystkie strony. Po modlitwie mama wstała i szliśmy do ławki, żeby zająć miejsce. W kościele panowała majestatyczna cisza i półmrok. Oświetlony był tylko główny ołtarz z Matką Bożą. Pamiętam, że wizerunek Matki Bożej zawsze przypomniał mi widok mojej mamy. Po 20 latach moja żona, która oglądała album rodzinny ze zdjęciami mojej mamy, też skojarzyła jej wizerunek z obrazem Matki Bożej. Nasza mama od zawsze wyrabiała w nas kult Matki Bożej. Mówiła, że ona jest i zawsze będzie z nami, i że nikt krzywdy nam nie zrobi, ponieważ Matka Boża się za nas modli. Tak? Tak mówimy. Ja przez całe życie czułem ją biegać. Tak, naprawdę. Przypomniałem sobie, że jak miałem 6 lat, była wtedy wojna. Tak jakoś przed świętami Bożego Narodzenia nasza mama zaczęła kaszleć, miała gorączkę i zauważyliśmy, że pluje krwią. Nam, żebyśmy się nie martwili, powiedziała, że ugryzła się w język. Ale babcia wysłała doktora. Przyjechał pan doktor, zbadał mamę i skierował ją do szpitala. Do szpitala zawiozła mamę babcia. My w tym czasie zostaliśmy sami w domu. Babcia do domu wróciła wieczorem zmartwiona, bo mamy zostawili w szpitalu na oddziale zakaźnym. Nam nie wolno było jej odwiedzać. Ale pewnego dnia, to był drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, przyszła jakaś pani. Powiedziała, że jest pielęgniarką w szpitalu i że zna mamę, bo mama sobie szyła do niej sukienkę. Obiecała, że zabierze nas tą mamę do wieki. Wpuściła nas na oddział, ale zabroniła dotykać klamek i innych rzeczy, żebyśmy się nie zarazili. Gdy mama nas zobaczyła, zaniemówiła, a w jej oczach zobaczyłem łzy. Widząc nas takich skostniałych z zimna, wzięła nas do swojego łóżka. Poczułem się jak w niebie, było tak ciepło, mama stuliła tak mocno. A niedługo przyszła pielęgniarka i powiedziała, że musimy już iść. Ponieważ ma być wizyta lekarska za chwilę i mogłaby stracić pracę, gdyby nas tam przyłapała. Na pożegnanie mama przytuliła nas tak bardzo mocno, jakby miała nas już więcej nie zobaczyć. Wychodząc z tego szpitala jako ostatni, polizałem klamkę w jej pokoju, a potem jeszcze w pokoju, w drzwiach zewnętrznych. Chciałem się zarazić i zostać z mamą w jej jasnym, ciepłym pokoju. Niestety z moich zabiegów nic nie wyszło. Tak też nie miało być. A na dodatek byłbym sobie urwał język, który przymarzł mi do zewnętrznej klamki. No ledwo go oderwałem. Babcia mnie jeszcze za to spiła. Mamy nigdy już więcej nie zobaczyliśmy. Początkiem stycznia 40 roku otrzymaliśmy wiadomość z szpitala, że mama zmarła. Ja miałem 6,5 roku, a moja siostra Anielka 5,5 roku, kiedy zmarła nasza mama. W naszym pokoju zapanowała teraz taka martwa cisza. Maszyna, która terkocząc budziła nas co rano, a
Usypiała to smutno wieczór, bo mama była krawcową, jak wiecie. Stała teraz pusta, niepotrzebna, więc babcia tu usunęła ją do kąta. Na każdym kroku brakowała nam naszej babci, zwłaszcza mojej siostrze. Bardzo się zmieniła. Nie uśmiechała się, nie chciała nigdzie ze mną wychodzić. Cały czas tylko siedziała, tuliła swoją larwę i popłakiwała cicho. Tak samo było z nią na gabatach naszej drugiej mamy później. Pamiętam, babcia Karola mówiła na nią mała myszka. Brała ją na kolana, tuliła do siebie i płakała nad jej losem. I tak było z moją siostrą aż do jej śmierci w 1945 roku. W ogóle byliśmy z siostrą przeraźliwie chudzi, a zwłaszcza Marynka. Miała takie cienkie rączki i nóżki z samego styczka. Ja wyglądałem nieco lepiej, bo więcej się ruszałem, więcej jadłem. Nawet wezywali mnie głodomorem, chociaż tak pamiętam, że cały czas był głodny. Ale, wracając do waszego pytania. Przypominam sobie, że już wam opowiadałem o moim cudownym ocaleniu podczas wojny, kiedy to po naszym szybkim powrocie do domu zbombardowali naszą górkę z... na której jeździliśmy na samochodach. Tak, to naprawdę było cudowne ocalenie, bo nigdy tak szybko jak wtedy nie reagowaliśmy na wołania rodziców. Przypomniałem sobie wtedy moją mamę, która mówiła, że Matka Boża zawsze chroni swoje dzieci, które się do niej modlą. A anioł stróż zawsze jest przy nas, aby nam pomagać. Tak. I ja też wiele razy przekonałam się, że Matka Boża wspiera nas na każdym kroku. I w każdym momencie wskazuje ręką na swojego syna. Wierzę, że kiedy oddajemy się pod jej obronę, otacza nas płaszczem swojej opieki i nic nam już nie grozi. Zawsze widzicie w moim ręku różaniec. Tak bardzo chciałabym, żeby tak jak Maria był często w waszym ręku. Bo Maria... Cicha i piękna jak wiosna, żyła wioską zwyczajnie jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła i na ziemi wśród błyskowe dni zajaśniały. Prosimy Cię, Maryjo, wstawię się
Proszę zdrowie dla naszego brata Marcina, bo błogosławieństwo dla jego rodziny. Prosimy Cię, Martyryjo, otaczaj ich płaszczą swojej opieki. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Raz nie radzić potrzebom naszych, ale odzielamy swych przygód. Raz nas zawsze wybawiać, Panią chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, poczynniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. O Pani, ufność nasza, modlitwy Twej obronie, broń nas, broń nas, królowo Twoju. O Pani, ufność nasza, modlitwy Twej obronie, rola
tego, który umywa ręce Piłata. Ale do dzisiaj pamiętam, bez słowa, ale to była bardzo ważna rola, dlatego też później były następne, ale cieszę się, że te dzieci razem z wami współpracują i myślę, że i chciałbym, żeby tych przedstawień było coraz więcej. Publiczności myślę, że będzie coraz też więcej. Jeszcze raz bardzo wszystkim za to dziękuję. Będzie koleżanka stała z koszyczkiem, co nieco to nam zawsze pomoże na rekwizyty i na nasze działania. Dziękujemy.